proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. No i muszę Państwu powiedzieć, że mam przyjemność rozmawiać z jednym z muzyków zespołu, który w naszym Miejskim Domu Kultury kręcił teledysk i przez to jak gdyby wpadłem na pomysł, zaproponowałem, zgodzili się i gram. To oczywiście grupa Super Kocik, a gościem moim i Państwa jest Bartosz Nasalski. Dokładnie. Bardzo oryginalne nazwisko, szlacheckie. Owszem. Wiesz coś na ten temat? Niewiele, ponieważ nie udało. Ja sam jakoś bardzo nie analizowałem mojej genealogii, natomiast z tego co wiem, jest to nazwisko szlacheckie. My mamy tam korzenie takie, że się nas Salscy odłączyli od Massalskich. Tak. Massalscy z kolei to byli ci tacy negatywni bohaterowie. Tak, w historii Polski bardzo. Tak, dokładnie. To są jakieś tam powiązania na pewno, natomiast ja do końca nie wiem, jak to wyglądało. Dobrze. Pretekstem do naszej rozmowy jest to, że grasz w zespole. Tak. Na instrumencie. W grupie Super Kocik gram na gitarze elektrycznej. A ogólnie to multiinstrumentalista? Ogólnie to basista. Basista. Tak. Ja bym chciał zapytać o tą nazwę, bo dla mnie to jest takie, no nie wiem, no oryginalne, nieoryginalne. Dlaczego Super Kocik? No jest to jakaś tam forma neologizmu ze względu na ten kocik, ale no jest to nazwa, która jakieś tam budzi pozytywne skojarzenia na pewno, ponieważ od razu mamy tutaj i super, od razu mamy tutaj kocik, czyli no, jeżeli ktoś jest kotem, no to jest okej, a jeżeli jest kocikiem, to jest już taki w ogóle okej. No, no. Tutaj mamy duże towarzystwo, które jest też kociarami. Aha. Lubią się z kotami. Nie do końca tu chodziło o to, żeby nawiązywać bezpośrednio do kota, natomiast no, tak wyszło. Częstochowianin? Częstochowianin. Tak z dziada, pradziada? Z dziada tak, pradziada raczej też. Korzenie są z jednej strony częstochowskie, z drugiej strony tam nutka warszawskich korzeni. Jest. Tak, ze strony mojej babci. To jest tak, że w domu były instrumenty, rodzina muzykowała i z siłą rzeczy ty też zacząłeś grać, czy zupełnie? Nie było instrumentów w domu. Czyli nie jesteś obciążony dziedzicznie jak gdyby tym muzykowaniem? Jestem w pewnym sensie obciążony muzyką, ze względu na to, że muzyka zawsze była w domu, natomiast muzykowanie nie było. Edukacja muzyczna czy samouk? Samouk. Od początku do końca. No, ile to już lat? Nie wiem, ile jeszcze do końca. Mam nadzieję, że w zdrowiu to ja ci życzę 100 lat. Ale końca muzykowania. Aha. No powiem, jak długo? No. Pierwsza gitara klasyczna to była kupowana, jak miałem lat chyba 12 albo 13, coś takiego. Mm-hmm. Potem bardzo szybko się z tej gitary przeszedłem na bas. I bas w zasadzie był przez cały czas. O. To jest tak, że jak ludzie młodzi zaczynają grać, zakładają jakieś zespoły, wiem to po sobie, z autopsji gdzieś, no to albo są zafascynowani jakimś konkretnym gatunkiem muzycznym i chcą grać tak jak tam na przykład ich idole. Czy w twoim przypadku było tak, że no nie wiem, muzyka metalowa, czy rockowa, czy jakiś inny styl odcisnął piętno, że ta gitara jest cały czas? To znaczy ja się cały czas kimś inspiruję, no gdyby nie inspiracja muzyczna, to bym w ogóle nie sięgnął po instrument. Natomiast nigdy nie miałem czegoś takiego, że chciałbym grać jak ktoś. No, ale na pewno no, jak zaczynałem, znaczy w ogóle zawsze takim od dziecka, jak już miałem, nie wiem, 5-6 lat, to moim ulubionym zespołem zawsze był Pink Floyd. Pink Floyd. Tak, i zawsze po prostu całkowicie ten zespół traktowałem jako w zasadzie takich bardzo bliskich mi niemalże ludzi. I w warstwie tekstowej Rogera Watersa, i w warstwie muzycznej wszystkich. Natomiast
no, potem była fascynacja muzyką progresywną, ogólnie rockiem progresywnym, tak. Mhm. To był taki mój ulubiony gatunek za dzieciaka, w zasadzie nie słuchałem niczego innego. W momencie, gdy sięgałem po gitarę klasyczną wtedy, no to najbardziej mnie fascynował Mike Oldfield. Aha, no to już ale to jest już, tak, to jest, to może to są wtedy, etapy. To są etapy. Tak. Dobrze, ja zadaję wszystkim swoim rozmówcom to pytanie, czy tobie udaje się żyć z muzyki? Czy muzyka daje ci chleb? Nie. Muzyka odbiera mi chleb. Muzyka odbiera. A jeżeli mogę zapytać, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz, to... Ja jestem z zawodu copywriterem. Zajmuję się tworzeniem różnego rodzaju tekstów o zabarwieniu reklamowo-marketingowym. Aha. Czyli siedzisz i piszesz reklamy. Może reklamy to znacznie rzadziej się zdarza pisać ze względu na to, że to jednak jest inny, znaczy taki już mega kreatywny poziom. Ja na przykład się skupiam na różnego rodzaju takich artykułach typu jakieś tam poradniki, jakieś tam e-booki, jakieś tam scenariusze na przykład do reklam. Zdarza się pisać. No, tego typu. Rozumiem. Rzeczy. Ogólnie to jest takie, można powiedzieć, że działalność reklamowo-marketingu. Gdyby ktoś zaprosił cię na kolację, co powinno znaleźć się na talerzu, żebyś miał frajdę? Nie wiem, szczerze mówiąc, zawsze moją ulubioną potrawą była lasagna. Ale od wielu już lat jest dla mnie, uznają za ciężką. Aha. I tak naprawdę wolę jakieś takie obecnie rzeczy lżejsze, nie wiem, nawet kuchnię jakąś taką. O, teraz mi przychodzi do głowy, kuchnia blisko wschodnia, jakieś falafele, takie humusy, tego typu rzeczy, bo jest taka pogoda też, to od razu przychodzi do głowy. Tak, proszę Państwa, maj. Upały. Przepiękny. 2022 rok gramy. Jak będzie ktoś kiedyś to oglądał, to w tym czasie jesteśmy. Dobrze, jeżeli by. Mamy już ten Pink Floyd, który chyba został, prawda? Oczywiście, Pink Floyd został. Jeżeli byśmy jeszcze do tego dwa inne zespoły dołożyli, czy dwóch wykonawców takich stop-topu, to kto to by był? No, na pewno byłby to David Bowie. David Bowie jest dla mnie taką największą inspiracją, jeżeli chodzi o twórczość, o jego postać, o całokształt. No i tak, żeby urozmaicić, no to mógłbym na przykład przywołać tutaj Kanye'ego Westa, żeby urozmaicić. Dobrze, czy w warstwie tekstowej w grupie Super Koci, kto ty jesteś, tekściarzem? Nie, w warstwie tekstowej wszyscy jesteśmy tekściarzami. Każdy coś dorzuca? Tak. Na różnym etapie różnie te teksty powstają, natomiast ostatnio wygląda to w ten sposób, że tworzymy jako burzę mózgów po prostu. Muzycznie też tak jest? Muzycznie wydaje mi się, że można jasno powiedzieć, że tutaj liderem jest Janusz, gitarzysta drugi, ponieważ on jest takim muzycznym spiritus movens. Natomiast no... nie jest coś, to nie jest projekt jednej osoby, jednej to jest osoby. Zespół, tylko no, jest muzycznie jedna osoba, która przewodzi, tak. Rozumiem, dobrze, no to już tak na koniec zupełnie sam, bo przyjemnie się rozmawia, ale nie może być za długo, bo nikt nie będzie oglądał. O. Wiesz, ludzie teraz patrzą na to, a 25 minut gręcenia, nikt nie włączy. Dlatego tak, wiesz, 10, no chyba mamy nawet więcej niż 10. Już no. Mamy 10 minut. No, tak zleciało, dobrze. Wiesz, jak musimy się... dokończyć tę rozmowę. czego w takim razie życzyć? No bo o płytę nie pytam chyba, czy to jest już ten czas, że trzeba pytać o płytę? O płytę? No, tak. no pierwszą, drugą, trzecią można płytę, żeby tak? Się wszystkie wydały tylko, bo to jest, tyle jest materiałów. Pomysłów bardziej, no materiału no. Też jest dużo, ale no...